Kurier Wyszehradzki. Dziś gościem Kuriera Wyszehradzkiego jest Władimir Petrilak, niezależny dziennikarz czeskich mediów w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy podsumowywać prezydencję Czech, prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Ta prezydencja jest na półmetku. Jak mówił premier Czech, to najważniejsze są relacje transatlantyckie i dobrosąsiedzkie. Jak pan ocenia półmetek prezydencji czeskiej w Grupie Wyszehradzkiej? No, oceniam nijak, bo tak naprawdę jest to grupa czysto formalna, która co prawda pełni rolę jakiegoś kontaktu między tymi czterema krajami, ale jest to po prostu organizacja, która ma niewykorzystany i zmarnowany wspólny potencjał, który jest duży, i ta nasza współpraca tych krajów w ramach Grupy Wyszehradzkiej powinna mieć konkretne kształty, których niestety nie ma. A o jakich konkretach pan mówi? No, mówię o tym, że te cztery kraje, które mają przecież wspólną historię, wspólne doświadczenia, wspólne interesy, i to w stosunku i do Unii Europejskiej, w stosunku i do wschodnich sąsiadów, mogłyby razem tworzyć bardzo mocną grupę nacisku w ramach Unii Europejskiej i forsować niektóre nasze interesy, które mamy sporo wspólnych, właśnie ze względu na tą historię i doświadczenia, które nas łączą. To dlaczego tak się nie dzieje? Podejrzewam, ale to już jest taka dywagacja, że tu są przepotężne wpływy polityki niemieckiej na Czechy i Słowację, przede wszystkim tam są skuteczne. Być może chodzą w grę i inne wpływy, które skutecznie torpedują jakby koherencję tej Grupy Wyszehradzkiej. I no niestety niektóre kraje przedkładają doraźne interesy ponad właśnie wolę wspólnego działania. Pan mówi, że mamy wspólną historię i oczywiście to jest jak najbardziej prawda. Mamy wspólne cele. Wiele tych celów jest oczywiście wspólnych, ale są też zupełnie inne podejścia, jak na przykład podejście do inwazji Rosji na Ukrainę, bo tutaj Węgrzy mówią trochę innym głosem niż Polska, Czechy i Słowacja. Ten głos jest trochę inny, ale nie jest to głos czysto prorosyjski. Nie jest to głos, który by deprawował jakby walkę Ukrainy. Warto się przysłuchać dokładniej. Ten głos zwraca uwagę na problem mniejszości węgierskiej na Ukrainie, która w ogóle te prawa nie mają nic do standardów europejskich. Tak, o to chodzi też między innymi premierowi Orbanowi. Podobnie teraz mówi się o Słowacji, że również też zmieniła kurs, jeżeli chodzi o Ukrainę, i wcale nie. Premier Fico, nowy premier słowacki, no nie jest prorosyjski tak dosłownie, ale też zwraca uwagę na to, że no, te akcenty, te wektory jakby słowackiego interesu są trochę inaczej przesunięte, ale nie jest to znów polityka prorosyjska i antyukraińska w tym dosłownym znaczeniu. Więc ja bym wolał, żebyśmy rozróżniali, wyczuwali te pewne niuanse, które tam są, i byli na to otwarci, a nie od razu krytyczni. Mm-hmm. Jesteśmy świeżo po zaprzysiężeniu nowego rządu pod przewodnictwem Donalda Tuska, oczywiście mówię o Polsce. Jak to wpłynie na współpracę w Grupie Wyszehradzkiej, bo polska prezydencja będzie zaraz po czeskiej. Donald Tusk no, trochę dyskredytował Grupę Wyszehradzką i mówił jeszcze przed wyborami, że to nie będzie no, taki główny środek prowadzenia polityki zagranicznej przez nasz kraj. No właśnie, wpłynie to nijak. Tak samo jak wpływa właśnie postawa na przykład czeskiego prezydenta Petra Pawla, który nie jest zwolennikiem istnienia Grupy Wyszehradzkiej. Ona istnieje i będzie istnieć nadal, ale będzie istnieć po prostu w niezmienionej formule. To znaczy organizacji tak naprawdę bezzębnej, a przy tym, która by mogła być bardzo pożyteczna.
Z czeskiej strony też taki komunikat został przekazany, że ta współpraca Grupy Wyszehradzkiej powinna mieć wymiar praktyczny. Jak pan tą praktykę rozumie? W jakim zakresie ta współpraca powinna być prowadzona? No bo prawie pół roku już za nami czeskiej prezydencji, ale jeszcze pół roku przed nami. No, to są hasła i slogany, które niestety w jakiś sposób są realizowane w ramach współpracy przygranicznej tak naprawdę, ale nie widać jakichś większych, sensownych projektów, które by łączyły te cztery kraje lub ułatwiały współpracę pomiędzy narodami tych czterech państw. Nasza współpraca powinna wrócić do korzeni. Tak czeski prezydent mówił po jednym ze szczytów niedawnych Grupy Wyszehradzkiej. Jeżeli wróciłaby ta współpraca do korzeni, tak jak mówi czeski prezydent, to uważa pan, że ta Grupa Wyszehradzka nabrałaby sensu od nowa? Ona nigdy nie miała takiej dynamiki poza jednym, jedynym momentem, a to był moment tak nazywanego kryzysu imigracyjnego, kiedy te państwa Grupy Wyszehradzkiej wspólnie po prostu w Unii Europejskiej postawiły się przeciwko przymusowej relokacji. I może by się kilka takich momentów znalazło, ale właśnie to jest to, czego brakuje. Wspólna, koordynowana polityka i w ramach brukselskich realiów, która do razem mamy około 65 milionów mieszkańców. Same Czechy, sama Słowacja i tak dalej nic nie znaczą, albo niewiele znaczą. Razem to już jest jednak potężny głos. To nie są korzenie. Korzeniem była jakby no, taka deklaracja bardziej dotycząca praw człowieka, właśnie tej wspólnej historii. Mówię o tym 91 roku. Wówczas być może nawet faktycznie istniało coś takiego, jak na przykład pogłębiona współpraca gospodarcza, powstała strefa wolnego handlu i tak dalej. Owszem, były tam jakieś pozytywne posunięcia, ale nie był to ten wspólny, mocny front. Prezydent Paweł, no nie będę się wypowiadał na temat jego polityki. Ja bym przytoczył na przykład program spotkania prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, które on zorganizował teraz na Zamku Praskim w listopadzie. Bo ten program pokazuje, jak wygląda ta polityka, jak wygląda podejście. Chwileczkę to potrwa. O 10 był przyjazd prezydentów na Praski Zamek i przywitanie. Trwało to pół godziny. Potem pół godziny trwało wspólne zdjęcie. Posiedzenie plenarne trwało godzinę 40 minut. Potem około 30 minut trwał koncert, potem prawie 2 godziny trwał obiad, no i potem godzinka konferencja prasowa, czyli rozmowy plenarne to był tylko ułamek z tego spotkania, które służyło do prawdopodobnie tylko wspólnemu zdjęciu. Są potężne tematy do omówienia, jest wiele spraw, które należy rozwiązać, czy to jest sprawa ukraińskiego zboża, czy to jest sprawa przewoźników na granicy, ukraińskich przewoźników, i tak by mógł kontynuować. Nie, sprawą prezydenci w ogóle nie poświęcili prawdopodobnie żadnej uwagi. A może ten wymiar praktyczny powinien polegać na przykład na współpracy na polu infrastruktury, także kolejowej i drogowej, tak żeby właśnie w ten sposób ten wymiar praktyczny został zrealizowany, ale i tu chyba są jakieś problemy, żeby to jednym głosem mówić, czy to Via Carpatia, czy to połączenie kolejowe do Budapesztu. Tak, istnieją nawet, no są deklaracje i projekty, żeby ułatwiać, żeby łączyć, ale no, być może coś się dzieje naprawdę. Ja przygotowując się na tą rozmowę sprawdzałem, czy na przykład istnieje jakiś dokument, który podsumowuje właśnie półroczną prezydencję Czech. Nie ma. Jedyne, co można zauważyć, jeżeli chodzi o aktywność czeskich oficjalnych organów, Twitter Ministerstwa Obrony Narodowej Czeskiej w tej kwestii współpracy wyszehradzkiej jest najbardziej aktywny. To konto. Ale poza tym, no jeden poseł się tym zajmuje, to jest wszystko. Mm-hmm. Władimir Petrilak był gościem Kuriera Wyszehradzkiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Nie ma za co. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka.